Hej, witajcie ludzie, cześć! Ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek. Witam was dzisiaj na tym materiale. No i w poprzednim materiale tego typu, który teraz właśnie nagrywam, zostawiliście dużo ocen pozytywnego odzewu, bowiem było coś to w takim stylu Nexus Daily, czyli po prostu granie, robienie jakichś przeróżnych fajnych rzeczy. Dlatego postanowiłem zrobić kolejny film w ten właśnie sposób. Zrobimy dzisiaj jedną bardzo fajną rzecz. W każdym razie mówię, jeżeli wam się takie filmy podobają, no to oceniajcie ostatni film, który wam się podobał, no to dziś sobie pogramy, porobimy przeróżne rzeczy. A tematem dzisiejszego odcinka jest mobilność, ale nie chodzi o mobilność klasy, tylko bardziej chodzi o mobilność naszej postaci, poruszanie się po całym tym świecie. Ja bardzo, ale to bardzo lubię, gdy moja postać... Firewall, please! Bardzo lubię, gdy moja postać jest właśnie w ten sposób mobilna, że mogę po prostu przemieszczać się między przeróżnymi kontynentami, jakimiś różnymi przedmiotami, cooldownami i tak dalej. Dlatego też w mojej kolekcji przedmiotów można zobaczyć takie rzeczy jak na przykład Wormhole Generator Pandaria, Wormhole Generator Northrend. Są to akurat przedmioty z inżynierii, które pozwalają mi się przemieszczać między Northrend, a na przykład Pandarion. Mam też tutaj jeszcze jeden, to jest jakiś Wormhole, jest Wormhole Centrifuge, który na przykład pozwala mi się pod Draenorze przemieszczać, mam przeróżne jakieś tutaj kompasy, które pozwalają mi się teleportować do mojego garizonu, mam tutaj Relic of Karabor, który przeniesie mnie do Karabor na Draenorze, mam też Badge of the Kirintor, jest taki pierścień, który również raz na 30 minut pozwala mi przenieść się do Dalaranu, a gdybym chciał na przykład do Dalaranu przenieść się z moimi kolegami, no to mam nic innego jak Jaina's Locket, jest to akurat też przedmiot bardzo fajny, który pozwala mi stworzyć portal, dosłownie taki magowy portal, walnąć przede mną, każdy kto jest w mojej grupie może sobie oczywiście wejść to jest akurat godzinny cooldown, bardzo fajna sprawa. Dziś wykonamy kolejną rzecz, która nazywa się Ultra Safe, Ultra Safe Transporter Gadget Zan, który pozwoli nam przenosić się do Gadget Zanu, do Tanaris, tam tak bardzo, powiedziałbym, na dole, więc to wykonamy, jako że będzie to kolejny przedmiot do mojej kolekcji właśnie przedmiotów teleportujących się. Natomiast jest tutaj bardzo dużo przeróżnych właśnie takich materiałów, które musimy zdobyć, jakieś Mithril, True Silver, Transformery, jakieś przeróżne inne rzeczy, dlatego też to dzisiaj zdobędziemy, bowiem mógłbym to oczywiście zdobyć z aukcji House'a, wejść, kupić, no ale zacznijmy od tego, że ja bardzo lubię oszczędzać pieniądze, zawsze wiecie, każdy gold zasejwowany to jest kolejny tam godziny, powiedzmy, grania w przełożeniu na abonament, dlatego też postanowiłem zdobyć większość tych rzeczy właśnie chodząc po różnych właśnie miejscach, tam gdzie te przedmioty dropią i sam postaram się stworzyć ten przedmiot. Jako że na żadnej postaci nie mam miningu, czyli kopania, górnictwa, no to takie rzeczy jak Mithril Ball czy Aquamarine będę musiał kupić na Auction House'ie, natomiast takie rzeczy jak Core of Earth, Globe of Water i rzeczy na te inne tutaj przedmioty będę musiał kupić na Auction House'ie, to kupimy, ale na resztę sobie gdzieś tutaj ogarniemy. Jest to taka przygoda i w trakcie, myślę, tego materiału będę sobie opowiadał, jak to wygląda, natomiast pierwszym naszym komponentem, który my stworzymy, nazywa się Inlaid Mithril Cylinder. Do tego będziemy potrzebować recepturę, która to jest dosyć śmieszne, to jest Inlaid Mithril Cylinder Plans. Będziemy musieli stworzyć plany właśnie i to ja już mam te dwa materiały przygotowane, kupiłem je dokładnie tutaj od tego gościa, proszę bardzo. To jest taki... O, gdzie ja... O, nie mogę biegać. Aha, bo piszę na tym. No, ja już tutaj nie chcę. Ja chcę już ten... Aha, dobra, od tego gościa kupiłem w każdym razie te materiały. Tutaj trzeba było po prostu Engineering Ink, czyli... jak to przełożyć na polski, to będzie atrament inżyniera. No i oczywiście papierek, na którym spiszemy tą recepturkę. Proszę bardzo, możemy ją sobie przygotować. I teraz szykujemy sobie tutaj to. No i zamieniło nam się to w te plany. Te plany chyba możemy sprzedać, o ile dobrze mi się wydaje, za 269 golda. Ciekawe, musiałbym spróbować sprzedać to raz. W każdym razie jest to blacksmithing. Żeby stworzyć właśnie ten cylinder, będziemy musieli dać tą recepturkę jakiemuś gościowi, który ma blacksmithing. Na szczęście ja blacksmithing mam na innej postaci, dlatego też teraz zbierzemy tutaj materiały, które są potrzebne. Tutaj będę potrzebował parę materiałów z górnictwem, 5 mithril barów, gold bar, true silver bar i tak dalej, więc ja teraz zajmę się zdobywaniem przedmiotów, które są mi potrzebne z właśnie Auction House'a, a następnie przejdziemy się, przygoda, już zaczniemy sobie tam opowiadać, grać, gadać i tak dalej, więc myślę, że nie będę was zanudzał wybieraniem i szukaniem przedmiotów, więc za chwilę wracamy.
No dobra, w takim razie zakupy wykonane, mam już tutaj wszystkie przedmioty, nakupiłem tak naprawdę nadwyżkę, bo kupiłem więcej True Silver Barów, więcej Gold Barów oraz Mithril Barów, tak naprawdę sobie zachowam je gdzieś tam na czarną godzinę, gdybym kiedykolwiek jeszcze potrzebował tych materiałów, schowam sobie po prostu to gdzieś w banku i będę najwyżej miał. Natomiast teraz muszę przesłać na jedną z moich postaci, która ma blacksmithing, więc ja to teraz zrobię i widzimy się na mojej postaci. No, powiem wam, Houston, mamy problem, bowiem okazuje się, że nie mam żadnego tutaj, nie mam żadnego gościa, który, znaczy nie mam żadnej postaci, na której mógłbym sobie zrobić tutaj ten blacksmithing. Kiedyś miałem blacksmithing na Dead Knight'cie, natomiast go porzuciłem i zapomniałem o tym na śmierć kompletnie, dlatego też będziemy musieli zwrócić się tutaj do trade chatu, looking for blacksmith. Z tego co widzę, Trade District jest aktualnie atakowany. No to świetnie, powiem wam, że mój odcinek zapowiada się naprawdę niesamowicie. Yeah! Okej, chyba znaleźliśmy jakiegoś gościa, który będzie chyba mógł nam zrobić tutaj te rzeczy. Ja mu po prostu dam recepturkę, on się nauczy i następnie... on mi po prostu to zrobi. Świetnie. Okej, najwyraźniej mamy już właśnie pierwszą część do naszego super zestawu. Dobra, ten miły koleś zrobił nam właśnie już tutaj nasz pierwszy materiał. Teraz pozostaje nam zdobyć resztę materiałów i będziemy teraz wyruszać w podróż Ultra Safe Teleporter Gadget Sun. Teraz będziemy musieli jedynie wyruszyć po to, by zdobyć kolejne materiały, na przykład Core of the Earth i Globe of Water oraz Akwamarynkę. Te akwamarynki sobie później troszeczkę kupię, wiem, że chyba jedną mam gdzieś tam na jakiejś mojej innej postaci. W każdym razie, teraz wyruszymy sobie do Molten Core, let's go, idziemy szukać naszych przedmiotów. No dobra, o ile pamiętam, to chyba tutaj będzie gdzieś wejście. Tu chyba nie ma, tu koleś kiedyś był taki, który jakby nas teleportował, natomiast wejście do samego... Do samego rajdu było gdzieś... Nie, tu jest Molten Core. A co to się stało? Dlaczego to tak nie ma? Wiem, że kiedyś ogólnie było tak, że trzeba było przejść przez instancję Blackrock Depths, tak? Tutaj wchodziło się do instancji Blackrock Depths, żeby wejść właśnie do Molten Core, czyli było wejście w instancji, O, jest i koleś. To on nas tutaj transport me to the Molten Core. O, proszę bardzo, w ten sposób nie musimy po prostu przechodzić przez te wszystkie instancje, przełazić, bo tam trzeba mieć klucz, trzeba było mieć jakoś przejść, to dziwna sprawa. W każdym razie, znając życie, pewnie bym się gdzieś zgubił. No i tutaj będziemy akurat polować na te Molten Gianty i będziemy musieli zrobić pierwszego bossa, który Gar się nazywa. Gar. Dlaczego musimy je tutaj zabijać? One dropią nam, mam nadzieję, że poleci Elemental Fire, natomiast dropią też, z tego co wiem, Element Earth, czyli Ziemi Element, który jest nam właśnie niesamowicie w tym momencie potrzebny, a sam Gar będzie nam tutaj dropił nic innego jak tam chyba Core of the Earth, czyli rdzeń ziemi. W każdym razie, o czym chciałem sobie zaraz porozmawiać, ogólnie chciałem porozmawiać o systemie craftingu, który ostatnio przedstawiłem wam w Legionie i że tam będzie w ogóle kompletna cała drużyna, która będzie się tylko i wyłącznie profesjami zajmować i właśnie dlaczego postanowiłem nagrać tą misję? Raz, że jest to poniekąd tak jakby taka moja dzika fantazja na temat profesji, że właśnie podoba mi się, w jaki sposób one kiedyś funkcjonowały. Wiadomo, było to troszeczkę... O, Elemental Fire, Essence of the Fire. To na razie esencje ognia lecą, jak nie, to trzeba będzie gdzieś indziej poszukać. W każdym razie bardzo podoba mi się ten system, gdzie widzieliście. Przed chwilą musiałem pójść gdzieś tam na trade czacie, zapytać się jakichś gości i okazuje się, że koleś był z jakimś tam przyjacielem, sobie latali, coś tam robili, akurat przelatywali przez Stormwind, no i gdzieś tam pomógł mi szybko wycraftić tą rzecz, bo miał blacksmithing, więc ja, żeby wykonać przedmiot do mojej profesji, musiałem kogoś z innej profesji poprosić o pomoc. Dla mnie to fajna sprawa, bowiem takie właśnie rzeczy łączą bardziej graczy i to takie całkiem fajne jest, jakby, nie wiem, mi się takie coś założenie podoba. W każdym razie, nie wiem dlaczego, co dzisiaj jakieś takie lagony są, coś dzisiaj, nie wiem, może to serwery dzisiaj lagują. W każdym razie, nie wiem, Heart of Fire, tutaj mi coś poleciało. Dobra, te fajery może kiedyś do czegoś mi się tam też przydadzą, albo może sprzedam je na aukcji, na hausie za grube pieniądze. Właśnie, w każdym razie,
Chodzi o to, że te profesje miały jakiś taki swój smaczek, że trzeba było zobaczyć, pójść. Wiadomo, kiedyś to było naprawdę przerąbane. Trzeba było pójść do Molten Core, żeby wydropić jakieś tam rzeczy. Oczywiście można było gdzieś tam pofarmić w innym miejscu, albo kupić sobie na Ocean House, jednak właśnie trzeba było nazdobywać się wielu przeróżnych przedmiotów. Patrzcie, jak wygląda tutaj stworzenie ten. Tworzenie tego ultra. Patrzcie, mamy tutaj sobie Ultra Safe Gadgets and Transporter. Proszę bardzo, patrzcie, ile ja części potrzebuję. Tyle części potrzebuję. Na dodatek True Silver Transformer też muszę stworzyć, on też potrzebuje przeróżnych części. Widzicie, potrzebowałem tutaj Mithril, ten cylinder, też potrzebowałem jakieś tam przeróżne rzeczy, więc jakby to się składało z przeróżnych etapów zdobywania przedmiotów, a następnie tworzenia coś z tego, gdzie na przykład w Warlords of Draenor crafting wygląda w ten sposób. Macie jeden materiał, który nazywa się Gearspring Parts i on jest używany do wszystkiego. No, ewentualnie dołożycie jakieś tam skałki, które możecie sobie zdobyć z waszego garizonu, więc raczej to taki marna atrapa craftingu, dlatego mam wielkie nadzieje co do tego lava core, coś tutaj, element earth, o jest, jeden już mamy, potrzebujemy więcej, potrzebujemy dokładnie, zaraz zobaczymy, potrzebujemy dokładnie 2 i 1 element of air, dobra, to jest bardzo dobrze, miejmy nadzieję tylko, że teraz tutaj nam poleci z tego gościa Gara, tutaj, z tego gościa tutaj nam poleci nic innego jak bardzo ważny Essence of the... A, jest, poleciał, dobra. Poleciało mi tutaj, mamy... Dwa nawet poleciały, Core of the Earth. Dobra, jeszcze musimy tutaj troszeczkę pofarmić, pofarmy sobie. Zobaczymy, czy nam jeszcze poleci ten właśnie ten element ziemi. Jakby poleciał, byłoby naprawdę, naprawdę miło, ale wiem, że to z tych Molten Giantów tutaj ma chyba jedną z największych szans w ogóle w grze, żeby poleciało. Z innych elementali jakoś też tam ma szansę, żeby poleciało, nawet żeby gdzieś tam chyba z kopania poszło. W każdym razie, no mówię, pobiegajmy, przy okazji porobię sobie reputację tutaj z Hydraxian Waterlords. Więc widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Warto także jakby profesje, żeby... Profesje same w sobie również mogą być właśnie contentem. Jakby ja cały czas o ten content krzyczę i tak dalej, wiadomo, jestem znany z tego, że tam narzekam na ten content. Choć widzicie, że nawet takie starsze rzeczy gdzieś tam dają mi coś do roboty. I zastanówcie się czasem, jak robicie jakieś przedmioty, może starsze, może jakieś użyteczne, może jakieś do transmogu czy tak dalej, żeby właśnie nie za bardzo jakby polegać na Auction House, gdzie kupujecie te przedmioty z Auction House, bo tak łatwiej, bo tak szybciej, tylko rzeczywiście wyruszyć samemu właśnie w ten świat wielki, zwiedzić jakieś miejsca i samemu pozdobywać sobie materiały. To jest bardzo fajna sprawa, naprawdę, zwłaszcza na te susze z contentem również to się przydaje. Czy mi tutaj poleciało Core of the Earth, Essence of the Earth? O, nie poleciało nam tutaj, nie poleciał nam. Potrzebujemy właśnie jeszcze jednego tego. Zaraz zobaczymy, czy tam do góry już chyba raczej nie wejdziemy. Tam właśnie nie wejdziemy, o kurde, no dobra. To ja sobie to jeszcze pozabijam, postaram się pozabijać i zaraz zobaczymy, czy uda nam się tutaj wydropić coś. Dobra, mamy wszystkie przedmioty, które potrzebowaliśmy. Nawet poleciała nam, uwaga, jedna akwamaryna. Jedna akwamarynka, dlatego też nie będę musiał jednej kupować. Ale widzę, że one tu po jeden golda chodzą, w sumie są bardzo tanie. Naprawdę dziwne, że ludzie tak wystawiają tanio te niektóre przedmioty. Na przykład tutaj warto też pójść sobie czasem i pofarmić, bo zobaczcie, poleciał mi tutaj sulfuron ingot, który jest przedmiotem chyba do stworzenia sulfurasa, tego legendarnego młota. I zobaczcie, że to kosztuje około 200 do 274 golda. Całkiem nieźle. Będę sprzedam sobie zawsze, wiecie, 200 golda do przodu. Właśnie z takiej wyprawy, zamiast wydawać 200 golda, no to sobie zarobiłem 200 golda. Joink. Kurde, zobaczcie, że przy eksploracji i lataniu sobie znalazłem jakieś coś takiego. Pamiętam, jak się gdzieś tam wspinałem po tych górach i tak dalej, jeszcze jak nie było latających mountów, to właśnie gdzieś tam znajdowałem takie przeróżne rzeczy, ale chyba tego tutaj nie odkryłem. Taka mała rzecz. A cieszy. Jakieś takie obozowisko. Może ktoś tu był? Nie wiem. Dobra, w tym momencie przybywamy sobie do kolejnego miejsca, które bardzo, ale to bardzo pozytywnie wspominam z moich czasów dzieciństwa, w momencie, gdy właśnie grałem sobie jeszcze, znaczy grałem właśnie, byłem na low levelu jeszcze za czasów chyba The Burning Crusade. I ja ogólnie farmiłem tutaj. Kiedyś tu właśnie były questy sobie w Refugee Point. Natomiast w momencie, gdy te questy, kurde, zakręciłem się, okej. W momencie, gdy questy mi się skończyły w tamtym miejscu, to właśnie farmiłem tutaj, w tym miejscu zabijałem moby, żeby wbijać level.
Jakoś tak zapamiętałem dobrze to tą krainę tutaj. Natomiast my udajemy się właśnie w to miejsce, żeby spróbować z tych Thundering Exiles zdobyć element. No i proszę bardzo, no i poleciał, kurde, za pierwszym razem, no i świetnie. Dopiero teraz zauważyłem też, że wylutowałem o jednego za mało element Earth, dlatego chciałem też tutaj pofarmić. No to dobra, no to w takim razie tyle skończyliśmy, ale tutaj mamy element Air. Musimy zdobyć jeszcze sobie tutaj w tym miejscu element of Earth, spróbować jeszcze raz, tutaj to jest jakieś 5%, miejmy nadzieję. O, wygnoję, Rumbling Exile, kurde. Wiele wspomnień mam tutaj właśnie z tym miejscem. Mówię, farmiłem tutaj, chodziłem z moim petem raptorem, którego sobie tutaj przywłaszczyłem. To właśnie tutaj zarobiłem moją pierwszą kasę, która pozwoliła mi kupić mojego jeżdżącego mounta. Gdyż z tych mobów poleciała mi jakaś tam niebieska różdżka i jakiś tam jeszcze przedmiot. Nie wiem co teraz z tego leci, ale kiedyś właśnie mi takie coś poleciało. To pozwoliło mi kupić mounta, więc zawdzięczam im tak naprawdę to, że mogłem sobie kupić tutaj jakieś przeróżne dobrocie i tak dalej. O, jest jakiś tutaj Silver Bound Treasure Chest przy okazji. Łap, dostałem spodnie jakieś. A raczej dużo za nie dostanę, ale kurde, kiedyś jakbym takie coś wylucił. Kurde, bogactwo. Jeszcze glint jest tutaj. Jakiś kurde potworek tutaj, zobaczmy. On raczej nic nie wydropił nam ciekawego. Tak jak mówię, no profesje bardzo fajna sprawa. Jestem ciekaw, co zrobią z tym w Legionie i miejmy nadzieję właśnie, że to wróci do takiego właśnie stanu, gdzie ja będę mógł... Wiecie, wyobraźcie sobie, jak ja teraz sobie gram, tak? Siedzę, gram, coś robię w końcu, nie? Nie chodzę gdzieś tam po tym... Nie chodzę gdzieś tam po garizonie czy po mieście i się nie tułam bez powodu. Tylko rzeczywiście coś tutaj sobie chodzę, robię, farmię. I gdyby coś takiego wprowadzili właśnie do profesji, byłby w spoko, wiecie, gdzieś wyjść, pozdobywa jakieś materiały. Nie ma tam zdobyć tak łatwo. Ale z tego co wiem, mają być jakieś materiały w instancjach i tak dalej, ma być tego pełno. Więc ja się bardzo cieszę. Też mogły być jakieś materiały z Rare Elitów, to też trzeba byłoby sobie pofarmić troszeczkę. Choć wiem, ten system nie do końca jest jakby mega dobry, ale cóż, lepsze to niż kurde jeden materiał, który tak naprawdę robimy nie robiąc nic. Robimy ten materiał nie robiąc nic, tak jak na przykład te girsy, które ja gdzieś tam wstawiłem i tak naprawdę one się tam robią. To dla mnie jest trochę słabe, W każdym razie mówię, tutaj chyba już tych mobów nie ma, będę musiał poczekać właśnie. Zanim ja zdążyłem wywalić wszystkie tutaj, no to właśnie one się już spawniły z powrotem. Tu kiedyś też przychodził taki jeden wielki właśnie golem, że tak to powiem, taki wiecie, taki wielki golem z takimi trzema koboldami, on zawsze tutaj schodził na dół. On był strasznie kurde niesamowity, ja go nie byłem w stanie go pokonać, zawsze się go bałem. I on sobie tu gdzieś przychodził i później sobie szedł gdzieś tam do góry. No w każdym razie widzę, że tutaj się nie spawnią, no to cóż, no to zobaczymy się za chwilę, znowu ja tutaj coś pokombinuję. Tak sobie teraz pomyślałem, że możemy pójść sobie do Winterspring, bardziej chodzi mi tutaj, żeby przejście do Winterspring, więc spróbujemy użyć pewnego przedmiotu, który ja tutaj mam, który pozwoli przeteleportować mi się w randomowe miejsce, tylko gdzie on jest, zaraz go znajdę. Proszę bardzo, jest The Last Relic of Argus, który jak kliknę, zaniesie mnie w jakieś randomowe miejsce. Bóg wie gdzie, miejmy nadzieję, że gdzieś blisko, uwaga, ja zamykam... uwaga, gdzie polecę? Poleciałem do Silithus, o mój Boże! Okej, powiem wam, że prawie trafiłem, jakby trochę tak do góry tutaj po drugiej stronie, tak jakby odwrócić do góry nogami. Kurde, no nie, god damn it. Dobra, oficjalnie się zgubiłem w tych kurde bebechach tego czegoś. Jak mam stąd wyjść? Powiem wam, że w takiej krainie taki kurde płonący ptak na pewno by się przydał, przynajmniej będzie mi ciepło. Zaraz będziemy roztapiać tutaj wszystkie lody. Tu będziemy musieli zdobyć globulki wody z elementali lodu. Tam są takie tutaj może nie jaskini, tylko bardziej przepaści, kanionie. Natomiast zanim to zrobimy, to tutaj mamy do zrobienia jedną fajną rzecz. Jest taka, ogólnie w naszym garizonie można zrobić sobie music boxa, czyli szafę grającą, do której możemy sobie pozdobywać przeróżne jakieś tam muzyczki. No i właśnie taką muzyczkę możemy sobie tutaj zdobyć, tylko właśnie zastanawiam się jak, bo tutaj zobaczcie, że jest jakieś coś, gdzie trzeba coś zdobyć, tylko nie do końca wiem, gdzie to jest. Gdzieś tutaj trzeba
Zdobyć. O, tu. O, jest, proszę bardzo. Mam tutaj addona, który nazywa się Handy Notes, i do tego mam moduł, który pokazuje mi właśnie te muzyczki. Frozen Supplies, proszę bardzo. Jest. I mam nutkę do swojego Garizonu, żeby załączyć sobie muzykę Mountains. Nie wiem, co to za muzyka jest, ale w sumie mam już to zdobyte. Również bardzo fajnie porobić właśnie te achievementy. Ostatnio właśnie, jeżeli się nudzicie, to porobiłem sobie achievement Well Read. To też jest bardzo fajne. Wszystkie książki tutaj poczytałem sobie. Bardzo, bardzo też fajny questik. Sądziłem, że nigdy tego nie zrobię, ale jednak stwierdziłem, że trzeba coś porobić, bo się po prostu zanudzę na śmierć. W każdym razie wlecimy sobie tutaj do tego. Frozen, ci kole się chyba nie tropią aż tak bardzo, ale ci ice, te ice awatary najwięcej chyba tropią, z tego co widziałem. Proszę bardzo, jest ice avatar. No, zobaczymy, czy nam coś tutaj poleci z tego. Miejmy nadzieję, że nam szybko tutaj polecą te globulki. Gdzieś tam ktoś pisał, że to za pierwszym razem praktycznie mu poleciało, więc zaraz będziemy tutaj ogarniać te rzeczy. Ale mam bardzo... O, Elemental Water, dobra. Elemental Water to nie jest to, co byśmy chcieli. Potrzebujemy Globe of Water. Więc globulki na pewno... O, jest Globe of Water, no i świetnie. Potrzebujemy jeszcze jedną. Tutaj właśnie bardzo dobrze wspominam krainę tą, bo farmiłem tutaj przeróżne mounty. W sumie jednego mounta tutaj najbardziej tak farmiłem, też wam polecam. On się nazywa Winter Spring Frost Saber. Zobaczcie, że kolorystycznie, jak i klimatycznie naprawdę tutaj bardzo pasuje. To jest jedyny... Nie, to jest chyba jeden z nielicznych takich białych. On nawet tak przechodzi w taki fiolet. Takich tygrysów bez tego... Bez armora. Fajna sprawa, w sumie muszę na nim więcej pojeździć, więc naprawdę, naprawdę w sumie rzadki, mało ludzi go tak naprawdę robi. Okej, weźmy sobie to, zbierzmy, zobaczmy, coś może tu nam poleci w końcu. Jeszcze ten Elemental Water. Więc tworzenie takich przedmiotów właśnie w ten sposób, tak sobie przyszło mi na myśl w momencie, gdy leciałem. Jest to, bo tak sobie możecie zapytać, ale po co? No, wcześniej mówiłem, że przygoda, że fajnie coś tak zrobić, ruszyć się. O, mamy Globe of Water. W tym momencie mamy tak naprawdę wszystkie potrzebne dla nas rzeczy. Musimy kupić akwamarynkę i zrobić te dwa True Silver Transformery. No dobra, przejdźmy się, zaraz to ogarniemy. Więc jedną z rzeczy, która na pewno będzie przydatna, to, że będziecie mieli wspomnienia, jakby wspomnienia tak naprawdę też napędzają was do gry. Ja też, myśląc o starych, dobrych czasach, jakoś, wiecie, ta nostalgia wprawia mnie w taki, że chce mi się grać i tak dalej. Więc na pewno w momencie, gdy zrobicie przedmiot, kupując rzeczy z Auction House'u, o, kupię sobie gdzieś tam, rzucę, mam, to na pewno nie zapamiętacie tego tak dobrze. W momencie, gdy wyjdziecie gdzieś w świat, a już wie, może wam się jakaś przygoda trafi, a może wydropicie jakiś przedmiot, kurde, jakoś to, wiecie, wspomnienia są całkiem fajne, na pewno wam się przydadzą. Przynajmniej na stare lata będziecie opowiadać swoim dzieciom, jak to żeście nie farmili jakiegoś na przedmiot. No tak, dobra, w takim razie ja teleportuję się, no i zaraz zobaczymy, czy tak naprawdę tutaj ten mój teleporter działa. Dobra, jak już jesteśmy, zaraz będziemy craftować. Sprawdźmy sobie, jaką tutaj muzyczkę żeśmy sobie tutaj zdobyli. Mountains. Zobaczmy, posłuchajmy sobie. Już wiem, co to za muzyka. To jest muzyka z Dan Moreau. W sumie ona też tam leciała. Oj, klasyczna muzyka. No nieźle. Właśnie uwielbiam te klasyczne nutki mają coś do siebie. Jakieś takie... Są całkiem przyjemne. Mam tylko jeden element R. O nie! Dobra, jedziemy. W takim razie tworzymy sobie tutaj te dwa moduły. Hopsa, jest. I teraz Ultra Safe Gadget Zan Teleporter. Dobra, wow, powiem wam, całkiem świetna sprawa, bardzo mi się to podoba. Jakieś taka satysfakcja jest z tych wszystkich przedmiotów, jak widzicie, że one tu wszystkie są tak na zielono podświetlone. Okej, mamy to sobie tutaj, to jest 4 godziny cooldownu i w ten sposób mam teraz teleport, który pozwoli mi przeteleportować się do Gadget Zanu. W momencie, gdy będę musiał przejść się na przykład do Tanaris, żeby zrobić sobie na przykład instancję Caverns of Times, no to mogę do Gadget Zanu się przenieść. Oczywiście, są tutaj, jak to gnomowa inżynieria tutaj wskazuje, że no może pójść źle, więc zobaczmy, czy dotrzemy w kawałku jednym. Uwaga, gnomisz teleporter, zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć. Jest parę tutaj przypadków, które sprawiają, że coś może z nami się stać, zobaczymy, czy nam się coś stanie.
Teleportujemy się. Uwaga, czy działa nasze urządzenie? Działa! Jej! W pełni ten właśnie, od tego gościa można się nauczyć tutaj właśnie tego, jeżeli macie 260 inżynierii, podchodzicie do tego gościa i się uczycie. On będzie miał taką opcję dialogową, on was nauczy. No i jesteśmy. W takim razie działa. Możemy też się przeteleportować, pamiętam, chyba w jakieś inne miejsce, albo możemy się jako ktoś inny zespawnować. No w ogóle takie dziwne rzeczy. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się jak najbardziej podobał. Zobaczymy się w kolejnym. Pa, pa. Do zobaczenia. Cześć!